Czy poniższy układ równań jest sprzeczny, czy niesprzeczny? I tu mamy układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. No więc może przypomnijmy sobie, co to znaczy sprzeczny i niesprzeczny układ równań. Układ, czyli niesprzeczny, to jest taki, który ma przynajmniej jedno rozwiązanie. A sprzeczny to jest taki, który nie ma rozwiązań. Może to zilustrujmy na rysunku jeszcze raz, chociaż w kilku filmach już to było, ale może zawsze dobrze sobie przypomnieć i mieć przed oczami taki obrazek, co się może wydarzyć w przypadku układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Każdy z równań reprezentuje nam linię prostą, no i zasadniczo możemy mieć trzy sytuacje. No, albo mamy dwie linie proste, które się przecinają w jednym punkcie, czyli tutaj mamy jedno rozwiązanie. No i oczywiście układ jest niesprzeczny wtedy. Może być tak, że oba równania opisują w zasadzie tę samą prostą, czyli mamy jedną prostą, która powiedzmy się pokrywa, czyli dwie proste, które się pokrywają, czy też tutaj mamy jedną prostą, czyli tu mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie. Wszystkie punkty na tej prostej, ich współrzędne spełniają nasz układ równań. Nieskończenie wiele rozwiązań. No i te dwie sytuacje to jest, prawda, czyli jedno lub nieskończenie wiele, czyli to są układy niesprzeczne. Niesprzeczne. No i wreszcie dwie proste na płaszczyźnie mogą być równoległe. Czyli mają ten sam współczynnik kierunkowy, ale się nie pokrywają, czyli tu są proste, równoległe i tutaj mamy brak rozwiązań, czyli to jest układ sprzeczny. No dobrze, i teraz możemy przejść do naszego układu równań. No, w zasadzie spójrzmy, to jest x plus, czyli tak, współczynnik kierunkowy, na współczynnik kierunkowy mają tylko wpływ to, co stoi przy x i y, prawda? No więc widać już gołym okiem, prawda, że to nie będą proste równoległe. Więc ten układ równań będzie miał jedno rozwiązanie. No ale żeby to zobaczyć, no to można to zrobić na dwa sposoby. Albo znaleźć współczynniki kierunkowe tych dwóch prostych, czyli zapisać je w postaci, oba te równania w postaci kierunkowej, no i wtedy zobaczyć, że te współczynniki kierunkowe nie są takie same, lub też naszkicować te proste i zobaczyć, że one na pewno się przecinają. Czyli może wybierzmy tutaj najpierw tę drugą drogę, czyli naszkicujemy tutaj nasze proste. Może tu się jeszcze zmieścimy. Może białym. Może tutaj przejdźmy jednak. Tak więc, żeby mieć dwie proste, to trzeba wybrać dwa punkty, może tutaj x, y. Powiedzmy co, x równe 0. Pierwsze równanie szkicujemy. X równe 0 to 2y równe 13, czyli y to jest 13 drugich. Czyli to jest x równe 0, y równe 13 drugich to jest ile? 6,5. No to powiedzmy, że to jest, będzie 2, 4, 6,5. No tu jest powiedzmy 0, 13 drugich, to będzie ten punkt. No i powiedzmy, jak y równe 0, to x jest 13. Czyli tu będzie powiedzmy 2, 4, 6, 8, 10, przedłużmy trochę, 12, mniej więcej tu. Czyli ta prosta, może ją na zielono narysujemy. Czyli to jest mniej więcej taka prosta. Tu jest punkt 13, 0. To jest ta prosta zielona. Drugą naszkicujmy na niebiesko.
2 punkty, czyli powiedzmy x równe 0 ponownie to minus y równe minus 11, czyli y jest równe 11. Czyli 0, 11, no to jest gdzieś tutaj wyżej, prawda? Tu powiedzmy 0, 11. No nie chodzi tutaj o bardzo dokładnie, czyli tu jest punkt 0, 11. No i jak y jest 0, tak, to x jest minus 11 trzecie. No w każdym razie, prawda, ponieważ te proste tutaj, jedna z nich na pewno ma ujemny współczynnik kierunkowy, prawda, bo przecina to tutaj, prawda, gdzieś minus 11 trzecie. Czyli ta druga prosta wygląda jakoś tak. Nie są to proste równoległe, te proste się przecinają. Wobec tego jest to niesprzeczny układ równań, dlatego że posiada przynajmniej jedno rozwiązanie. No ma dokładnie jedno, prawda? Czyli ten układ równań jest niesprzeczny.